Siema, witam w kolejnym filmie na moim kanale. W tym filmie przedstawię Wam wszystkie najważniejsze rzeczy odnośnie speedrunowania w Minecrafcie. Więc jeśli chcecie speedrunować Minecrafta, albo już speedrunujecie, ale nie wiecie bardzo wielu rzeczy, to tu jest taki bardzo obszerny film o tym, o najważniejszych rzeczach, które po prostu musicie znać, jeśli chcecie speedrunować tego Minecrafta. Jeśli zależy Wam na tym, żeby bić Wasze rekordy, to ten film jest właśnie dla Was. No i zapraszam Was do oglądania. Okej, dobra, także zacznijmy sobie z zwykłego portalu, standardowego. No, standardowe toolsy, my ich nie potrzebujemy tutaj, bo to mapka treningowa jest. I teraz tak, macie lava poola. Stawiacie, no to jest, wiecie, tak, nie jest customowy, tylko właśnie taki ustawiona lawa. Ale no to działa normalnie, że tak samo. Stawiacie wodę, niszczycie ten blok. Czyli trzeba postawić bloczka, o niego wodę, zniszczyć tego bloczka i macie, żeby takie coś nam się stworzyło, takie dwa bloczki tutaj z obsa. Teraz obok jednego z tych bloczków obsa robicie trzy do góry, naprzeciwko tego bloku, taką eleczkę odwróconą. I tutaj tak. Tutaj, żeby nam się nie wylało, no to możemy coś tam obudować. I teraz tak, stawicie sobie tutaj wodę. Wow, magia, nic się nie rozlewa. I teraz po prostu bierzecie sobie lawę i o. Tak, sobie rozlewacie. Żeby zrobić sobie oczywiście portal. No i to w sumie to jest bardzo proste. Tutaj nie ma sobie tłumaczyć, tylko ten początek jest taki dosyć skomplikowany, a teraz to spokojnie. No i teraz spróbujemy sobie to szybciej zrobić. Zobaczycie, jak to wygląda. Czyli bloczek. Tak. Tak. 20 sekund mamy zrobiony portal. No jeszcze wiadomo, sobie item przekładamy takie rzeczy. No i to w sumie proste. Jeśli na dole wam się nie zrobi obsydian, tylko macie normalne bloczki, to wystarczy, że tą wodę z góry weźmiecie sobie, postawicie tutaj kroszek obsydianu, niszczycie te bloki, weźmiecie sobie lawę, no i macie zrobione. To teraz pokażę wam, jak zrobić portal, jeśli jesteście sobie na oceanie, robicie oceana strata. Zaraz wszystkiego się nauczycie, na spokojnie, zostańcie do końca. Bierzecie sobie, no przygotujcie sobie toolsy, bloki, nie może to być ani piasek, ani gravel, żeby oczywiście nie spadały. Drzwi, trzy sztuki, puste wiaderko, nie bierzcie wody do wiaderka i flint and steela. I jak macie tą melkę, musicie stanąć tak, żeby tu był jeden bloczek obsa, tu był drugi bloczek obsa. I dwie magmy po środku. I jeden bloczek, który możecie zniszczyć. Najlepiej, żeby to było na środku tej całej kamieniady z magmą. To jest najlepiej na głębokim oceanie, takie się raz kamieniady. I niszczycie sobie ten bloczek po prostu. Teraz w jego miejscu stawiacie sobie drzwi. Byście mieli miejsce do oddychania. Teraz stawiacie tutaj i tutaj drzwi. I oto drzwi bloczek. Zrozumiała? Jakikolwiek bloczek, tylko żeby nie był piasek ani żwir. Niszczycie sobie tą magmę i tutaj macie lawę. Bierzecie tą lawę stąd. Ważne skąd bierzecie tą lawę. Nie możecie jej stąd brać, bo tutaj wam się wtedy obsydian nie zrobi. Stawiacie tutaj. Teraz bierzecie spod tej magmy obok i stawiacie o te drzwi tutaj. Teraz bierzecie spod tych drzwi, albo spod tych, ale ja biorę sobie spod tych. Stawiam tutaj, biorę spod tych i stawiam tutaj. I to już jest praktycznie końcówka, bo teraz bardzo proste. Niszczycie te dwa bloki. Te dwa stone'y. Stawiacie tutaj jeden blok. I tutaj jeden blok. I macie zrobiony portal. Jeśli ktoś nie zrozumiał, to można sobie cofnąć oczywiście. To jest bardzo proste. I portal w nałożeniu macie zrobiony. No i teraz zobaczcie, jak to się robi tak szybciej. Znaczy wiadomo, ja jeszcze się tego uczę, nie umiem tego jeszcze tak bardzo szybko, ale wydaje mi się, że w jakimś takim fajniejszym czasie mogę to zrobić. Teraz akurat na odwrócielka zrespiła, więc będziecie mogli zobaczyć, jak to się robi na odwrót. Czyli stawiacie sobie tak, bierzecie stąd, stawiacie tak, bierzecie stąd, stawiacie tak i bierzecie stąd, stawiacie tu. Idzie dwa bloki, niszczycie stona. O, kurde, mi się tutaj stoniarka zrobiła. No ile razy to mi się zrobi? Co? O, dopiero teraz. Tutaj akurat takie unlucky mocne, to nie ode mnie zależało. No i macie w 30 sekund. No wolno to robię, ale no to mówię masterowania.
Dobra, to teraz podam coś trudniejszego, czyli jak znajdywać skarb, jak jest się na plaży, chcecie znaleźć skarb, bo macie tam oczywiście żelazo, którego potrzebujecie 7 sztuk, złoto, TNT, jedzonko, wszystko, to jest najszybszy strat, ocean strat, bierzecie skarb, no i macie tak naprawdę jedzonko, żelazo, wszystko macie. To jak znaleźć taki skarb? Wchodzicie, nie, texture paki, tu miski z mojej strony, wchodzicie w Nowe Options, miejcie sobie fowa na 70 czy na normala. Chunky ustawicie sobie na 5 i Entity Distance na najmniejszy, jaki tutaj macie. Klikajcie Shift plus F3. Tutaj pokażę wam, jak jest od początku. Teraz tak, Game Render. Tutaj macie z boku napisane. W ogóle to. Dobra, widać na filmie w miarę. Game Render, czyli dwójeczkę musicie kliknąć. Teraz Level i teraz Entities. Czyli po prostu macie tutaj napisane, jaką liczbę kliknąć, nie? Czyli Game Render Level i Entities. I macie takiego, jak patrzycie, Shift plus F3 i macie takiego, jak Block Entities. To jest ten taki duży, tutaj akurat duży, pomarańczowa część koła. Kręcicie się w kółko i patrzycie, jakiej ona jest rozmiaru. To jest malutkie. O, tutaj się powiększa i tu jest duże. Czyli to znaczy, że w tamtą stronę jest jakaś skrzynka. To może być skrzynka z spawneru, z jakiegoś statku, z takiej struktury, która jest w wodzie, tam się te utopse respią. No, ze statku, no i oczywiście skarb, czyli to, czego szukamy. Uważacie sobie szanki F3 plus G. Także patrzycie, obracacie się. Widzicie, że tu jest malutko tego pomarańczowego, tu jest dużo, czyli to skala musi być gdzieś tam w tą stronę. Idziecie sobie kawałek, załóżmy ten chunk, patrzycie. O, o. I patrzycie, jakiej wielkości jest pomarańczowe. Tam, gdzie jest takie większe, to znaczy, że w tamtą stronę jest skarb. Tutaj akurat skarb prawdopodobnie za tym czanku, bo jak w każdą stronę macie podobny ten rozmiar pomarańczowego, jak jest takie duże, to prawdopodobnie na tym czanku jest skarb. Idziecie sobie na czank, koordynaty czanku, tutaj macie pod blokami, pokazuję myszką, blokami macie czanki i na 9,9 musicie kopać, bo na 9,9 zawsze jest skarb. Jak się ruszacie, tutaj macie 8,9, no musi być po prostu 9,9. I się wkopujecie. Topiec mi bije. Dobra, to tutaj macie skarb, nie? Widzicie? No, pokazuję, bo ten. Nie chcę, żeby mnie utopiec bił. Bierzcie sobie ten skarb. No i by akurat u mnie się trafił strasznie fatalny skarb. No nic tutaj nie ma, praktycznie. Dobra, znalazłem inne miejsce, w którym jest skarb. I teraz tak, patrzycie. Tam jest malutkie. Tam jest duże, w tamtą stronę jest duże, to idziecie w tamtą stronę. Przeszliście chunk, patrzycie tutaj, tam jest duże, tutaj też jest duże, tu jest małe. Czyli to musi być gdzieś w tamtą stronę. Tutaj dobrze to widać, jak to wygląda. Patrzycie ten chunk w takim razie. Tu jest takie. Tu jest duże. I tu też jest duże w sumie. Czyli to musi być ten chunk. No idziecie 9-9. 9-9. I macie skarb. Bardzo bogaty się trafił tym razem. No i mieczyk, no i w sumie to wszystko z tego skarbu. I teraz co robi się dalej? Jak już zbierzecie skarb, bierzecie sobie drewienko. Znaczy, załóżmy, że dostajecie TNT, bo zdarza się, że TNT dostaniecie. TNT. Jak dostaniecie TNT, wezmę sobie survivala, robicie sobie złotą płytkę taką. Jeśli macie dużo złota, to możemy zrobić. Stawiacie i wybuchacie taką płytką drewno. Od razu wtedy dostaniecie bardzo dużo drewna i nie będziecie musieli jakby go kopać. Przerabiacie sobie to na deski, tak, patyki i craftujecie sobie iron toolsy, czyli kilof, siekiera i łopata. I craftujecie sobie jeszcze hełmik złoty. No, albo buty, zależy ile macie złota, nie musicie tego craftować, bo to zawsze na terze można wykopać. Robicie sobie tak, robicie łódkę drzwi. Teraz bierzecie ten crafting, lecicie na ocean. Bierzecie żwir, żeby dostać oczywiście flinta. Zawsze mam do tego duże szczęście.
A tak tylko przykładowo pokazuję. Załóżmy, że dostaliście flinta, bierzecie sobie niszczący blok pod drzwiami żwir i płyniecie szukać tego Ravaina, co wam pokazywałem, jak zrobić portal właśnie na Urszynie. No i to właśnie jest poradnik, jak znajdować skarb. Dobra, no i ostatnia rzecz, jaką powinniście wiedzieć z Overworlda, to jak znajdować wioskę. Jest to przydatne, jak na przykład wyspiecie się na polanie, dowiecie się na przykład z tego, jak znaleźć wioskę oraz sprawdzić, czy w wiosce jest kowal. Nie tyczy się to wioski sawannowej, wioski zimowej oraz wioski sprusowej. Tyczy się to wioski pustynnej i plainsowej, czyli tutaj na tym biomie, na którym teraz jesteście. Klikacie Shift F3 znowu. 0000, żeby cofnąć się do tego pierwszego kółka. 3 tick, czyli no, trójkę teraz ja tutaj mam, po trójką tick klikacie. Level, Entities i Block Entities. I macie coś takiego jak Furnace i Bell. Pod szóstką mamy Bell i pod siódemką Furnace. Bell oznacza, no, że w naszej okolicy jest wioska, a Furnace oznacza, że w naszej okolicy jest piesek. Czyli jeśli to jest wioska właśnie tutaj plainsowa, oznacza to, że tam jest kowal. Więc biegniecie. Nie ma chyba na to. Nie ma staty na to, żeby sprawdzić, w którą stronę jest ta wioska, więc po prostu patrzycie i widzicie, że jest coś takiego. No, tylko wiedziałem, gdzie jest wioska, ale no to czasami trzeba się po terenie rozejrzeć. No i tutaj macie wioskę. Możecie szankami się pobawić, żeby sprawdzić, jakie jest odległości. Lecicie sobie, widzicie już kowala. No i w sumie to tyle, jeśli chodzi o znajdywanie wiosek. Wiadomo, no Bell to jest wioska. No i tutaj akurat takiego bogatego kowala to mam rzeczy oczywiście na każdym speedrunie. No i to w sumie wszystko z takiego zwykłej wioski. Dobra, to jeszcze wam pokażę, jak zrobić tutaj piramidę. Jak obrabować. No, to jest najlepszy sposób na obrabowanie piramidy. Wchodzicie sobie do środka. No tutaj nie będę wam tego przedłużać, bo wszystko zobaczycie i sami się dowiecie, jak to zrobić. Niszczycie tak, żeby nie spać na płytkę, niszczycie blok pod płytką. Zbieracie TNT. Stawiacie TNT, podsadzacie się tutaj, stawiacie drugie TNT. Wysadzacie ten TNT. Tak, no i sobie kucacie. Ja kucam, nie wiem, czy trzeba kucać, czy nie trzeba. Zbieracie cały loot i lecicie sobie w górę. No oś! 8 żelaza! I 2 diamenty. No szkoda, że takich rzeczy nie ma na speedrunie, tylko akurat teraz, kiedy sobie testuję, to znaczy, no pokazuję wam, to takie rzeczy się dzieją. No normalnie na speedrunie takich rzeczy nie ma. Żeby nie było, że tyle żelaza każdy raz się dostaje. Dobra, teraz wam pokażę, jak znaleźć bastion w Netherze. Oraz w sumie pokażę wam, jak wszystkie baseny obrabować, ponieważ jest to też bardzo ważne. Na początku, jak znaleźć taki basen? Klikacie F3, Options, FOV sobie zmieniacie. Ustawcie sobie czanki, ja ustawiam zawsze ekwatoryteru 16, żeby po prostu znaleźć basen w najbliższych 16 czankach. Bo jeśli basen nie znajdzie, to najczęściej nie ma sensu tam biec i trzeba robić nowego runa, bo po prostu jest za daleko i będziecie mieli słaby czas. I ustawicie sobie entity distance na 500%, czyli no na maksa. I teraz Shift, nie z Shiftem, po prostu F3 wystarczy. Kliknijcie F3, kręcicie się w kółko, macie tutaj entities. E dwukropek, tutaj mamy 1336. Co to oznacza? Patrzymy się w tym momencie, w tamtą stronę są 3 moby na 136-137 w okolicy. I co to oznacza? No, że w okolicy, w 16 czankach w każdą stronę, mamy 139 mobów. No akurat teraz jest 139. I teraz tak. Skąd wiemy, że w okolicy jest basen? Patrzymy tutaj niżej. SC2.289, to nas nie interesuje. M2.73, C2.23. Co to oznacza? Że jest tutaj 70 plus 8, 28 mobów, które nie są zrespione żadną strukturą. Czyli jest no 90, 100 mobów, które są niezrespione żadną strukturą i 36. I skoro mamy 100 mobów, które nie są zrespione żadną strukturą, i mamy 140 mobów w okolicy, to znaczy, że te 40 mobów jest respione bastionem, bo bastion się respi bezpośrednio z tymi mobami, czyli pigliny w tym bastionie są wyrenderowane
od razu, gdy basen się pojawia, a nie dopiero jak gracz tam podejdzie. One cały czas tam są. I gra cały czas je wczytuje. I teraz kręcicie się w kółku i patrzycie, w którym momencie E nagle ma wielki wzrost. Widzimy, że tam nic nie ma, znaczy to pierwsza liczba, nie? 6, 12, 7, 6, 9, 20, 40. No i tu już nam się zmniejsza, czyli z tamtą stroną jest basen. Dobrze mówię. Możemy sprawdzić. Tamtą stronę gdzieś jest basen, wyłączę sobie spektatora, bo nie chce mi się przez te ściany lecieć tutaj. Czyli gdzieś tą stronę tutaj jest bastion. No i mamy bastion. Proszę bardzo. Dobra, także pierwszy bastion, czyli bridge. Pokażemy go zrobić. Tutaj macie oczywiście mapkę treningową. Link do pobrania jest w opisie. Albo link do strony, na której możecie ją pobrać, jest w opisie. Oprowadzę was potem po tej stronie. Albo już ją oprowadziłem. Nie wiem jeszcze w jakiej kolejności zrobię ten filmik. No to macie tak. Bridge'a. Spiłem się w samym miejscu, ale przynajmniej można sprawdzić. Spróbujcie odnaleźć. Tutaj macie jeden poziom tego bridge'a, bo on składa się z dwóch mostów nad sobą. To jest oczywiście guziec. I tutaj macie kaczugę. Kaczuga jest zawsze na drugim poziomie, bo pod schodem macie oczywiście pierwszy poziom bridge'a i on składa się po prostu z mostu, na którym nic nie ma. Więc wchodzicie sobie na górny poziom i zbieracie te bloki złota. Akurat guziec mnie jeszcze boostnął. Guzie są najgorsze w tych basenach, one mnie bardzo denerwują. No jak zebraliście te bloki złota, zostawicie sobie jeden tutaj, kurę, resztę przerabiacie. I teraz tak, wy macie wściekłego pigmenta, użycie tam kilka sztabek, żeby was nie irytował. I teraz idźcie tutaj, widzicie tą lawę. Po lewej i po prawej stronie macie takie spływające lawy, takie wodospady z lawy. Patrzymy, skupiamy się na lawie po prawej stronie. Pomiędzy pierwszym i drugim tym wodospadem z lawy jest taka przerwa na środku. I nas ta przerwa bardzo interesuje, bo sobie skaczecie. Stawiacie bloczek, idziecie do góry. Jeszcze jeden bloczek, jesteście na górze. To jest. No to przejście trzeba sobie ogarnąć. O tej kaczki po prawej stronie pierwsze ta przerwa między wodospadami. Wchodzicie. Jedziecie dalej. Tutaj akurat nam się tak zrespiła ściana, nie fajnie. A może się przekopać, zobaczcie co to jest. A tutaj akurat macie pojedynczą skrzynkę. Jest 50% na to, że będzie pojedyncza skrzynka, albo będziecie mieli triple chesta. Bierzecie sobie tutaj loot, idziecie na drugą stronę, liczycie, że tam będzie triple chest. Idziecie sobie tutaj niszczycie bloczek. Przez całą drogę możecie sobie zobaczyć, bo to jest w każdym basenie to samo. Po prostu wrócić sobie do tego filmu. I obejrzeć sobie jeszcze raz, tutaj przy ścianie możemy sobie przejść. Jak możecie iść przy ścianie, to tędy trzeba. I patrzymy, czy jest triple chest. Jest triple chest, idealnie. Czyli co robimy, jak macie triple chesta? Niszczycie tutaj bloczek, żeby pigliny mogły spać. Tutaj zawsze macie taką jedną dziurę. Zawsze to jest jedna dziura. I teraz tak, musicie zrobić tak, żeby pigliny miały tutaj łatwe dojście. Bo one od dołu mają takie schody. Tutaj niestety nam się nederak zrespił, trzeba go skopać. Trzeba postawić bloczki, żeby one miały ładne tutaj wejście, żeby się nie potykały, to można je zniszczyć jeszcze. Przepraszam kolego za zaniepokojenie ciebie. Tutaj zabijacie bloczka, żeby sobie przeszli. Druga bloczka stawiacie tutaj, to są takie najważniejsze bloczki. Teraz to robimy. Macie jakąś tą dziurę, tutaj stawiacie jeszcze jednego bloczka, jest też ważne, żeby pigliny wam się tutaj nie bugowały i ciągnęły do tego złota. Tylko tutaj nie widzą tego złota, muszą tędy przejść i tutaj wpadają ładnie. Chowajcie bloczek. Tutaj trzeba uważać, bo można zginąć. Nie bijcie piglinów, ani nie panikujcie. Niszczycie bloczek i szybko wrzucacie do tej dziury złoto. Jak was pigliny biją, nie denerwujcie się, wrzucacie tam dalej złoto. I wszystkie ładnie wpadają. Jeśli wszystko zrobicie dobrze, to nie zginiecie. No i on oczywiście ma złoto, sobie zbiera. Wchodzi, teraz możecie już. A wszystkie przyszły tutaj? Nie, że jakieś słyszę na górze. To nie wiem, czy przyjdą, czy nie, ale. Wszystko wrzucę, sobie przerobię. Teraz będzie skrzynki zlutować, kiedy już nic nam nie grozi. I lutujecie sobie te skrzynki. Będzie złoto, no i to w sumie, jeśli chodzi o bastion, ten to mamy wszystko. Dobra, drugim basenem na naszej liście jest Stables, czyli basen, którego najbardziej nie lubię. Ze wszystkich, ponieważ bardzo mnie irytuje. Gdzieś się zespiłem, a tutaj. Jestem taki bardzo rozwalony i pomiędzy housingiem a nim możecie rozpoznać, że po prostu bardzo dużo guzików tutaj macie.
I teraz tak, jesteście się na tym bastionie, wyjdziecie ten bastion, patrzycie sobie na ten główny. Na tą taką górę, nie? Wiecie o co mi chodzi, bo tutaj nic nie macie dookoła, tutaj macie taki punkt, taki główna część tego bastionu, nie? Bastion to są dwie części, ta część rozwalona i ta część taka mniej rozwalona, że tak powiem. Idźcie na dół i przy tej stronie tutaj będziecie mieli. Będziecie mieli taką pojedynczą skrzynkę. Skrzynka znajduje się tutaj. Obok tej skrzynki lecicie sobie dwa blaszki do góry, ją lutujecie. Bardzo szybko. Lecicie sobie teraz do góry. Guście tutaj nie mogą wejść, bo one tutaj nie mają jak wejść, to jest niestety są guście. I teraz tak. Trzeba sobie peacefula włączyć, żeby mnie nie biły te guście. Wchodzicie sobie w tą ścianę. Nie mogę niestety wam tutaj to dużo pokazać, bo guście mnie biją. No i widzicie w tą ścianę, bo tutaj macie. Teraz ja mi wam pokażę. Od tych schodów macie tutaj taką po prostu wnękę. Taki jeden blok wnęki. I tutaj musicie sobie zrobić taką dziurę. Jeśli jest na 3-4 kratki, to znaczy, że można zrobić strata. A jeśli jest na kratę 1, to znaczy, że strata nie zrobicie w tym miejscu. I teraz jak zrobić strata w tym bastionie? Zacznijmy od tego, że przypadkowo bloki postawiłem. Niszczycie ten bloczek tutaj i tutaj macie taki jeden blok przerwy. Obok tych bloków złota tutaj. Tutaj macie taki spadek. Tutaj niszczycie bloczek. Stawiacie tutaj bloczek. Chodźcie tutaj do środka. Niszczycie sobie, patrzcie. Patrzycie tutaj na ten bloczek. Macie jeden, drugi i trzeci bloczek niszczycie. Żeby pigliny mogą tutaj zejść. Tamtedy wejdą sobie pigliny. Niszczycie blok złota. Wrzucacie im złoto do środka. Żeby tam wpadały sobie. Więc złota im rzucacie, wszystkie sobie wchodzą bardzo kulturalnie. Akurat tutaj udało się bez większych komplikacji to zrobić, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Wrzucacie im całe złoto, które tutaj było. I to oczywiście nie jest całe złoto w tym basenie, ponieważ idziecie sobie teraz w to miejsce. Boję się, że pigliny mnie jakiś skoczy, więc sobie od razu. Wiesz co, zrobię szlapki. W tym miejscu macie kolejne bloki złota. To jest tutaj. Jak macie róg, to jeden bloczek od rogu. Jak są te świnie, to się skopujecie. Macie bloki złota dookoła. Możecie sobie skopać. Blok złota macie jeszcze jeden tutaj za tą ścianą. Tu macie jeszcze jeden blok złota. Sobie go bierzecie, można się wykopać. Przerabiacie sobie to na sztabki. Wrzucacie. I jeśli chodzi o to, co ten basen, jesteście już zrobieni. Chodźcie teraz sobie po tych schodach. To jakieś guźce są kolejne. Nie lubię tego basenu, jeśli chodzi o te guźce. Kopajcie się tutaj, no prawie zginęłam w ogóle przez te guźce. Jeśli macie tutaj przekopkę, bo jest tutaj szansa, że będzie przekopka, to znaczy, że po drugiej stronie musicie zrobić tego samego starta. Można go robić, jeśli macie problemy z obsem, ale czy się opłaca, to nie wiem. To jest dokładnie to samo miejsce, nie będę tutaj pokazywać, bo tutaj macie to samo po tej stronie. Jest chyba 50% szans, że takie pomieszczenie się zrespi, więc jeśli tam nie macie po tamtej stronie tego pomieszczenia, tylko jest na jedną kratkę ta do przekopania, wtedy nie ma tego pomieszczenia, to tutaj możecie przyjść i zobaczyć, czy tutaj macie to pomieszczenie. Kolejnym basenem na naszej liście jest Treasure, czyli bastion średni. No mam słabego respa, więc jeszcze raz spróbuję lepszego respa dostać. Jest na moście, bo od mostu się zaczyna strata. Halo, szybko. Halo. O, dobra, mamy respa na moście. Co robimy? No, patrzycie na bloki złota, ten wyższy blok złota macie. Postawicie się dwa bloki do góry, żeby wam pigil nie wszedł. Kopiecie ten blok, przerabiacie go na sztabki. Przerabiacie go na sztabki. Bierzecie tutaj te sztabki, żeby was te pigil tutaj z mostu nie biły. I bierzecie drugi bloczek. Tego od razu też przerabiacie sobie na sztabki, jakby was coś było, to po prostu rzucacie bloki, znaczy te sztabki pod nogi i was nic nie bije. Idziecie ważna, najpierw prawo, prawo i potem dwa razy lewo, lewo. To jest bardzo ważne, bo tutaj schody nie są wtedy rozwalone. Idziecie sobie ten bloczek. Jeśli jest za szybko, to można sobie cofnąć. I teraz wchodzicie na górę. Ten bloczek tutaj trzeba zniszczyć, bo się pigi na niego blokują. Kopiecie się tutaj przy ścianie jeden blok od ściany tutaj. I przy schodach. Przy pierwszym schodku tutaj kopiecie. Kopiecie dziurę na dwa. Przekopujecie się dookoła. Stawiacie dwa bloki. Znaczy jeden blok. Przydacie złoto.
I jeśli chodzi o pierwszą część, którą musicie zrobić, to jesteście już skończeni. Tylko się trzeba cofnąć, żeby pikniny was nie widziały. Może jeszcze jakiś tutaj wejdzie. A może nie. To jak nie wchodzi, to jedziecie sobie dalej do góry. I teraz gdzie są bloki złota w tym bastionie? No tutaj akurat widzicie, kupujecie sobie tutaj, bo jeszcze tutaj są bloki. Ten kopiecie, tutaj pyk. Teraz tutaj patrzcie po lewej stronie do góry, lecicie jeden, niszczycie jeden. I teraz w dół lecicie, sprawdzić, czy tutaj czasami też jest blok złota. Jest blok złota, może będzie pełen pokój, bo wszystkie bloki złota tutaj nie muszą być, to jest... Jest najprostsza jakaś szansa, tutaj też może być blok złota. No tutaj akurat nie było, tutaj może być blok złota. I kopiecie tutaj w rog, jeden od tych schodów w rogu. Tutaj macie ten róg, nie? Tutaj macie ścianę. Tutaj skopujecie w dół. Nie wiem, tu jeszcze muszę. Tutaj, o, i tu macie pigliny, przebycie bloki na sztabki, wrzucacie im. Wrzucicie im to złoto. One już handlują. Jest git. Idziecie teraz na drugą stronę. I tutaj robicie dokładnie to samo. No, szybko to zrobię, nie będę już tutaj tłumaczyć, bo to jest to samo. Zbieracie to złoto. Tutaj patrzcie, czy jest. Jest złoto. Zbieracie to. Lecicie teraz w dół, zobaczcie, czy jest. Też jest złoto. Patrzycie do rogu, czy jest tutaj. No tu oczywiście nie macie pikinów na dole, więc tam nie ma też złota tutaj. Więc tutaj nie zrobicie tego, że z kopaka w dół pod tej pikinów nie ma. Temu dam złoto, żeby mnie nie bił. I teraz to robicie. I wiesz to, żeby mnie sobie wziął. Bierzecie skrzynki. No to ważne jest. I patrzycie też tutaj, jak chcecie mieć. Jeśli macie za mało bloków, to tutaj macie zapasowy blok złota. Tutaj właśnie przy schodach kopujecie jeden, przy tych pomieszczeniach z dwoma skrzynkami, tutaj macie blok złota. Kolego, nie bij mnie. Tutaj ją go zakobluję, żeby do mnie nie przyszedł. No i pigliny wall drop mam. Pigliny właśnie tutaj sobie tradują, bardzo ładnie. Wrzucimy złoto, bierzecie tą skrzynkę. I teraz tak, jeśli nie znaleźliście przedtem żadnej fortecy i zobaczyliście fortecy, to musicie jedną ważną rzecz zrobić. Czyli wziąć sobie fire resistkę, wypić, odrzucacie perełkę gdzieś daleko, pyk. Ustawiacie sobie dwa czanki render distance, żeby się nie przetywała, wrzucacie perełkę gdzieś tam na most. I teraz tak, musicie iść na dół. Dobrze, że tamte pigliny skończyły tutaj dole, właśnie, idziecie sobie na dół. Tutaj, niszczycie ten spawner, pyk. Ponieważ jeśli szukacie fortecy, to szukacie fortecy poprzez spawner. Czyli jeśli tu był właśnie spawner, to byście ten spawner wykrywali, nie byście w stanie znaleźć fortecy. I oczywiście ważna rzecz, o której nie powiedziałem, czyli jak pigliny skończą wam tradeować, tutaj sobie polecimy, to oni dropią żwir. Po prostu zasypcie ich żwirem, to jest najlepszy sposób. Zasypujecie ich żwirem, wtedy dostajecie cały drop i jest no problemo. One sobie giną, dostajecie cały drop od razu do ekuni, nic nie wypada, no tylko tradują, tradowały, że to wypadło. Ale to jest też fajny sposób, żeby szybko te trady, zebrać i żeby nie trzeba było jakoś tutaj wchodzić tej dziury i tam, no wiadomo, się z nimi męczyć. Ostatnim bastionem na naszej liście jest housing, czyli jest to najlepszy bastion w całej grze, ponieważ jest to najszybszy. Zobaczmy, gdzie się zrespię. Aha, no i zapomniałem jeszcze dodać, jeszcze tam wracając do tego bastionu poprzedniego, to kiedy zniszczycie tam ten spawner, to musicie włączyć sobie większy render distance, żeby tam ta perowa sypnęła. Po to właśnie rzuciliście tą perę, ustawiliście sobie render distance na 2, żeby was od razu ta perła tepnęła, żebyście musieli na górę tego basenu wychodzić i tam szukać wyjścia. To właśnie po to zyskacie tą perło. Po prostu chodzi sobie wtedy render distance, stawiacie na większy i ten. I perła wtedy tepa. I to jest fajna taktyka. Jeśli chodzi o housing, no to szukamy fajnego respa. Chcę się bliżej zrespić, żebyście widzieli, o co chodzi. Dobra, jesteśmy na środku. Szukamy głównej części. Widzicie tam, takie do góry. Tam jest ta główna część. Więc tą stronę. Macie tam podwójną skrzynkę, czym widzimy. Co robicie? Dwa bloki do góry, tutaj się podsadzacie. O, te skrzynki, niszczycie sobie tutaj, tak. Takie trzy bloki, wchodzicie tutaj. I w te skrzynki się skopujecie. Stawiacie blok nad głową, skopujecie blok złota, jedziecie do przodu. Bloczek, skrzynkę tam niszczycie. Pyk, wrzucacie im złoto. No i wszystkie bloki złota
Nie dotykamy tam, po prostu zobaczcie, gdzie są. Skopujecie się na lewo od nich, bierzcie te cztery bloczki stąd. Skopujecie się dalej, tutaj też są bloczki, tutaj. Ten, ten, ten. I ten, są wszystkie bloki stąd. Przelawiacie sobie to na stawki, rzucacie im. Idziecie już do góry. Już mam 9 pereł w ogóle. Zbierzcie sobie teraz tą skrzynkę. I idziecie do góry. Jak iść do góry? Od pilinów wchodzicie sobie tędy. Schodami tutaj, proszę bardzo, w prawo. Teraz tymi schodami. Tak w kółko idziecie tymi schodami. Aż tutaj dochodzicie już do momentu, gdzie macie bazalt. Podstawowe bloki, wchodzicie sobie wyżej, wyżej, wyżej. I macie triple chesta. No i jak zdobyć takiego triple chesta, żeby nic się nie straszyło, no to skopujecie się, skrzynkę otwieracie, no i możecie lutować. Te akurat są słabe loot, ale no wiadomo o co chodzi, nie? Pyk, pyk, pyk. I teraz sobie załóżmy, że zlutowaliście, idziecie sobie do tych piglinów z powrotem, czyli jeszcze raz patrzcie. Patrz, po prostu nie będę komentować jak iść, zobaczcie po prostu sami. Wchodzicie sobie tutaj, idziecie, tutaj, 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 tutaj macie szybkie zejście dla piglinków. Załóżmy, że tam zdropiły, no to idziemy w dół, zostawiamy tutaj bloczek i tutaj bloczek, żeby nam się dropy nie rozsypały po całym tutaj dole. Tylko żeby nam na górę wypadły, dostajecie żwir, zasypujecie te pigliny, dostajecie cały drop do EQ i basen macie z głowy. Dobra, następną rzecz, którą wam pokażę, to jest szukanie fortecy. Jest to też dosyć skomplikowane. Szukacie jej poprzez spawner, czyli wchodzicie tutaj w Shift F3 i robicie dokładnie tak samo, jakbyście szukali wioski, czyli tego piecyka i no i wiadomo, nie? I dzwonu, czyli F3 plus Shift F3, Tick, Level, Entities i Block Entities. I patrzycie, macie na razie tutaj chest i unspecified. Potrzebujecie spawner, czyli jak to macie, przypadkowo zrobiłem screenshoty, klikacie F3 plus F. F3 plus F, zwiększacie sobie chunki. I patrzycie, kiedy wam się pojawi niebieskie, które sygnalizuje mob spawner, czyli że w okolicy jest jakiś, no w okolicy po prostu jest jakiś spawner. Dlatego musieliście w tym bastionie treasure zniszczyć spawner, żeby teraz móc wykryć inny spawner w okolicy, który najprawdopodobniej jest fortecą, no chyba że macie drugi taki sam basen w okolicy. Co jest raczej mało prawdopodobne, mi się raz tak tylko zdarzyło na dużo ranów. I teraz, kiedy już to macie, na 22 czanki było. Ustawiacie sobie przez settingsy czanki na 2. Odświeżacie znowu Shift F3. I tracicie do 21 czanków. Czyli o jeden mniej niż. O jeden mniej czank. No akurat to było na 21, po prostu ono się wczytało. Czyli na, znowu na 0. Na 20 idziecie. Czyli o jeden czank mniej, na którym poprzednio wczytaliście tą fortecę. Na 20 czanków nie ma. Nie ma. Czyli jeden czank mniej. Czyli wiecie, że. Jakbyście teraz kliknęli F3 plus F, to wam się pojawia ten niebieski mob spawner, czyli jest forteca. Czyli idziecie po prostu jeden mniej, czyli na 20 szanków. Na 20 idziecie. Teraz tak. F3 plus G, czyli żeby pojawiły wam się te border tych szanków. I teraz patrzycie, w którą stronę idziecie. Jak, w którą stronę jak pójdziecie, będziecie widzieć to niebieskie, ten mob spawner. W tą stronę nie, czyli w tamtą stronę nie ma fortecy. Teraz w tą stronę patrzymy. W tą stronę pojawiło się niebieskie mob spawner, czyli w tamtą stronę jest forteca. To jest najłatwiejszy sposób, no i to chyba w sumie jedyne, żeby znaleźć fortecę i wiedzieć, w którym jest kierunku. Wiemy, że jest 20 szanków w tamtą stronę forteca, czyli sobie lecimy. Lecimy sobie tym bazalcikiem. Tutaj przez Soul Sandy. I uwaga, czy dobrze trafiliśmy, że jest forteca, czy akurat tutaj jest bastion, bo szansa na bastion zawsze jest. To jest inny bastion, nie martwcie się, to jest inny bastion. Czy to nie był tamten? Czyli forteca jest. Jeszcze trochę. Jeszcze 200 kratek. No tutaj akurat daleko była forteca, ale przynajmniej już wiecie jak ją znaleźć. No i mamy fortecę.
Widzicie już krążenie z forteca, znaleźliście fortecę. A to teraz pokażę wam, jak używać Ninja Brainbota. Link do pobrania oczywiście jest na stronce, link w opisie. Po rzuceniu oka, ta to sobie akurat leci, zoomiecie fowem na maksa, control z mouse. Czułość myszy, żeby była jakaś niska i niestety nie mam na najniższej, bo mam niską czułość ogólnie ustawioną. I raw input musi być na off. I done. I teraz tak, i patrzycie tak na róg tych pikseli. W sensie jak rzucacie oko, to pomiędzy pikselem środkowym, a pomiędzy tym pikselem po stronie lewej musicie znajdować wasz kursor i wtedy klikacie F3 plus C i wtedy wklepujecie dane do Ninja Brainbota. Idźcie sobie gdzieś indziej. Dobra, załóżmy, że stąd jeszcze rzucę drugą, żeby się upewnić, gdzie jest. Okej, okay, i mam stronghold na kordach minus 1084 na minus 4492. Możemy ich zobaczyć właśnie teraz w netherze. Czyli na tych kordach, które podano mi Ninja Brainbot, będę mógł po zrobieniu z portalu zrobić się w strongholdzie. Wysokość weźmy sobie 40. No teraz set block. I oczywiście. I respicicie sobie w portal roomie. Robicie portal idealnie do portal roomu. Nieźle, nie? Czyli kordy oczywiście. Mi tutaj pisze 21%, ale to. Dlatego, że ja nie mam Izoom Macro i najprawdopodobniej dobrze trafię, tylko że po prostu ten, tylko że mam jakieś zaniżone procenty, ale za każdym razem trafiam. I teraz wam pokażę, jak zachować się będzie. Wstawię sobie fowa na maksa, bo mam zmniejszonego. Jak zachować się będzie. Ustawmy sobie survivala, wskoczmy do endu. I teraz tak, ja akurat się w takim miejscu zespiłem dosyć nieciekawym, ale no co zrobić? Życie, zróbmy sobie crafting. Pierwsze co zrobię, sobie skraftuję łóżko. Znaczy łóżka, 6 łóżek. Żeby po prostu zrobić sobie strata. Kładzie sobie jedzonko do prawej, znaczy do lewej zawsze tak robię, sobie jedzonko drugiej łapki wsadzam. Kopię się do góry. Tylko akurat obsem się podbudowałem dużo. F3 plus B. Możecie sobie hitboxy. Akurat bloków nie wziąłem, ale no to dlatego, bo tylko wam pokazuję normalny speedrun, czy bloki macie. Taka wyjątkowa sytuacja tutaj. Idziemy sobie na środek i robimy. Patrzcie, teraz to jest bardzo ważne, w którą stronę pójdziemy. Idziemy w stronę przeciwną. Nie idziemy na prosto. Nie idziemy w stronę tego miejsca, w którym wyszliśmy. Idziemy albo na prawo, albo na lewo. Robimy sobie oczywiście tutaj miejsce, żeby zabijać smoka. Idziemy w stronę takich większych wież, żeby smok perczował na niższych wieżach, żeby miał szybszego, szybciej, żeby był na samym dole. Dobra, także dostałem tego, diagonal percha, praktycznie nic, tutaj się zagadałem. I ten, no nie zdążyłem po prostu tego percha. No jak widzicie, jak macie niższe wieże, to wtedy smok perczuje od razu tak z bardzo niskiej wysokości. Dlatego zawsze wchodźcie w kierunku tych wyższych wież. Ja się akurat zagadałem, jeszcze sobie nawet łóżek nie ustawiłem. I no po prostu nie zdążyłem. Ej, nie muszę od razu kolejny perch. No, czasami tak świruję z tym smokiem. O! Kolejny perch od razu, co jest? I patrzycie, w którą stronę skręca smok, w tą. Co, idziecie po tej stronie. Pierwsze słabe. Drugie słabe. Trzecie dobre. Czwarte dobre. Piąte dobre. Szóstą zabijacie sobie smoczka. No, akurat badanie zrobiłem, bo pierwsze już po drugie zepsułem, ale. No to jest kwestia przeciwiszania, pamiętajcie o tym. Czyli no już wiecie, jak się ustawiasz, no i to w sumie większość rzeczy, jeśli chodzi w Minecrafcie. Dobra, no to na koniec. No oczywiście end na koniec. Jak robić łóżka, jak zabić smoka? Najpierw teoria. Tutaj mam mapkę treningową. Wszystkie mapki macie do pobrania w opisie tego filmu, z których tutaj korzystam. No,
Obsidian patcha, rób ci obsidian, no i tutaj jest third patch. Tutaj na 5 łóżek, no i stat. Włączcie sobie hitboxy, perełka na środek. I tak, patrzcie, w którą stronę smak perszuje. W tą stronę, tak, perszuje. Czyli ustawiacie się w tą stronę, w którą smak perszuje. I teraz klikacie łóżko wtedy, kiedy głowa smoka przelatuje, ten hitbox głowy taki malutki przelatuje nad poduszką. Tutaj akurat mi smok zawrócił na drugą stronę. Czekajcie, przecież trochę tego Minecrafta. Bo czasami, jak zdacie łóżko trochę za późno, to smok może zmienić kierunek tej trasy. Ale tu nie panikujcie, wtedy dalej jest łatwo do zrobienia. Wystarczy, że dalej dobrze te łóżka wyjmujecie. To jest oczywiście do praktysowania. Wszystkie te mapki macie na tym w opisie. Widzicie, tutaj jest taki mały hitbox z głowy, pokazuję myszką. Taki mały hitbox takiej czaszki tego smoka. I w ten hitbox właśnie musicie trafić. Nawet na tym stanie mi przelatuje. To stawiacie sobie łóżko opsa. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Na cztery łóżka można zabić sobie smoka. Nie jest to jakieś trudne. Oczywiście wszystko wymaga oczywiście tutaj ćwiczeń. Ja trochę ćwiczyłem, żeby zabijać smoka na cztery łóżka, ale oczywiście wszystko jest do przepraktysowania w wiele szybszym czasie. Coś powiedziałem? Chyba nie. Chyba wszystko takie najważniejsze powiedziałem. Jakbym czegoś zapomniał, to najwyżej drugą część zrobimy. I teraz jeszcze poradni, jak się poruszać po stronie, na której znajdą się wszystkie mapki. Jesteśmy na stronie polskagrom.pl. Mam tutaj takie cztery rzeczy jak RS, RSG, SSG i FSG. To nas nie interesuje, bo to kategorie speedrun i mamy zastawy, które nas interesują. I macie tutaj Java do pobrania, jeśli nie macie, no to warto by było pobrać, bo potrzebujecie tego. Jeśli chcecie mieć oczywiście timer, takie inne rzeczy. Modyfikacje. No to ja używam speedrun IGT, to jest, no po prostu czas wam liczy. I fast reset, żeby wam szybko się ten resetowały światy. No i to jest takie najważniejsze z tych modyfikacji. Jak pobierać, to macie pełno poradników, a ten film już jest i tak długi, więc nie będę tutaj tego pokazywać. W practice'ach macie Portal Practice i Lama Bastion Practice, czyli no jak to bastiony i no portal, no wiadomo. Tutaj nie ma One Cycle'a, ale One Cycle jest bardzo dużo mapek w internecie, wystarczy wyszukać i na pewno coś znajdziecie. Ty w toolsach macie Ninja Brainbota, którego używam do szukania Strongholda i iZoom Macro, które po prostu instant zoomuje wam na oko. Również macie poradniki, jak to robić na YouTubie, więc nie będę teraz tego robić, bo to by trwało kolejne 20 minut, a nie chcę, żeby ten film tak długo trwał. I to jest takie najważniejsze rzeczy. W sumie, jeśli chodzi o ten film, to byłoby na tyle. Jak macie jakieś pytania, to można pisać w komentarzu. Ja będę starał się na bieżąco odpowiadać na te pytania. No, to dzięki, że obejrzeliście do końca. Pa, pa.